Zakładaj. Cześć, witajcie, jesteśmy na trzecim OS-ie. Zdążyliśmy, co prawda nie od początku, 7 minut opóźnienia. OS wystartował, no ale jakoś udało się zdążyć. OS zapętlony, zaraz to sobie wszystko poukładam. Także jak rajdówki nie będą jeździć, to gdzieś ten obraz może lekko się zacinać, lekko może gdzieś tam pływać. Muszę sobie to wszystko poustawiać tak jak ma być. Także mam nadzieję, że wrócicie do nas, do naszych relacji. Łapiemy dwa OS-y w pętli, no tego jeszcze nie było. Tym bardziej, że to OS-y jeden po drugim. No ale tak się stało, że ta poprzednia próba została odwołana. No i zaczynamy zabawę na kolejnym OS-ie. Jesteśmy w okolicach Walimia tym razem, jakieś 2 km, może trochę mniej, przed słynnymi walińskimi kostkami. A tymczasem Jakub Kolim Brzeziński przemknął koło nas. No nie zdążyliśmy na pierwsze załogi, no ale ciężko było się wybrać, ciężko było zdążyć. Helikopter niestety nie przyleciał i musieliśmy korzystać z 4 kółek, a ta odległość, oprócz tego, że przebiegliśmy spory dystans. To jeszcze do tego musieliśmy przejechać nie mniej kilometrów, także ja sobie to wszystko ustawiam, no i mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze chwilę czasu. Ten OS jest zapętlony, czyli rajdówki będą się pokazywać niemal co chwilę będą przejeżdżać koło naszego stanowiska. Będzie przerwa, to się przetransportujemy na patelnię. Będzie przerwa? No nie wiem, czekaj, sprawdzę. Zobaczymy, no. Także jeżeli możecie, udostępniajcie, lajkujcie tego live'a. Będziemy na tej miejscówce. Będziemy na tej miejscówce teraz. Na poprzedniej próbie 300 osób, ponad 300 osób. Mam nadzieję, że ten wynik jeszcze tutaj zostanie pobity. Może nie na tym, może na kolejnej próbie. No ale będziemy się starali, żeby tak właśnie było. Dzieje się w rajdzie bardzo dużo. No niestety poprzednia próba została odwołana. No i po 7 zawodnikach, po 6, musieliśmy się stamtąd zwijać. A wierzcie mi, z mostku w Jodłowniku dostać się do samochodu to jest około 2 km, może troszkę z hakiem. No i tutaj bieg na tą miejscówkę. Także w sumie ze 4 w nogach. No ale spokojnie daliśmy radę. Do tego jeszcze trzeba było tutaj dojechać. No ale jesteśmy i mam nadzieję, że dużo będziecie, długo spędzicie czasu właśnie z naszą relacją. Czekaj, mam pomysł. No. Wpisz mi to.
Miejscówce, no to może słów kilka, jak tam z jakością, bowiem nie mamy takiej informacji, czy jest ok, czy z głosem wszystko ok, bowiem na jadłowniku mieliśmy mały problem, z głosem musieliśmy się 3 razy łączyć, ale w końcu się udało. Co z Gabi? No Gabi miał dzwona, no i tyle wiemy, zdjęcie jest u nas na Facebooku, możecie sobie zobaczyć. No to może słów kilka odnośnie wyników. Mikołaj Marczyk obudził się po tym przegranym pierwszym OS-ie specjalnym. Obudził się, no i tutaj już rozdaje karty. Kolejna próba wygrana właśnie przez tego zawodnika. Czyli ten OS, na którym jesteśmy, no i ten OS, na którym byliśmy. Dwie poprzednie próby. No i jedna próba poprzednia, no i ta aktualna. Wygrana przez Miko Marczyka, no i już powoli pnie się, powoli w górę tabeli wyników, ta przewaga systematycznie będzie rosła, no ale jak to będzie, zobaczymy dalej. Pozdrowienia z Jodownika, no pozdrowienia, Łukasz, byłeś na mostkach, przyznaj się, my zdążyliśmy na kolejną próbę, nie było łatwo, ale się udało. Ups. No to mówiłem o Miko Marczyku na tej próbie. No to teraz drugi czas. Sylwester Pochytka, minimalnie gorzej. 0,4 straty do kierowcy Skody Fabii R5. Weź sobie gdzieś tu znajdź. To powinieneś połączyć sam. A koło nas już przejechał Łukasz Kotarba. Łukasz, który w tym sezonie wystartuje R5, ale jeszcze nie od rajdu świdnickiego. Jeszcze nie udało się, aby to auto zawitało do garażu tego kierowcy. No ale już od kolejnej rundy rajdu nadwiślańskiego R5. Bardzo fajny samochód. No ale więcej szczegółów nie mogę wam zdradzić. Także Tomasz Zbroja, który miał wystartować proto w sezonie 2019 RSMP, no ale koniec końców skończyło się na Citroenie C3. Dziękuję. O, elegancko. To oddam ci twór. Nie wiem, czy nie jest. Jak otworzą drogę, to się przemieścimy na drugą stronę Waliny. Mówisz? Tak, będzie idealnie. Okej. Od Gabiego, no to tak, był tam taki dzwonek, no wyglądało to dość poważnie, no ale tutaj informacje do nas docierają, że jednak tam są jakieś bóle głowy, no z pilotem jest. No a teraz informacja sprzed chwili, jesteśmy cali, mocny strzał, pozdrawiamy, Zbigniew Gabryś, także wszystko ok, z ogół. Nie, to wszystko są plotki i mamy tutaj informacje z oficjalnego profila. I Gabryś jest cały potłuczony, ale cały, także skończyło się na strachu. Dokładnie, zespół potwierdził, że jest ok, także fajnie, że tak się skończyło. No szkoda, że ten OS poprzedni został odwołany, ale udało się przemieścić na kolejną próbę.
jak wygląda sytuacja po 6 odcinkach specjalnych? Już niektórzy zawodnicy przejechali tą próbę w Walim Zagórze. 18,2 km. No oczywiście Mikołaj Marczyk na prowadzeniu. Drugi Swobodzian. 7,5 sekundy straty do kierowcy Skody Fabii R5. Kolejne miejsce. Byśkieniewicz. Tylko 0,9 straty do Swobodziana. Także tutaj może być jeszcze grubo. Jeszcze może ta rywalizacja będzie się toczyć pewnie do ostatnich kilometrów OS-owych tego 47. rajdu świdnickiego. Jeszcze to drugie miejsce jest w zasięgu zarówno Swobodziana, jak i Biśkieniewicza, no ale także to pierwsze miejsce również jest sprawą jeszcze otwartą przed zawodnikami. Druga pętla, kolejne 3 odcinki specjalne, no i jeszcze dużo, dużo może się podziać. Zobaczymy, jak poradzi sobie Mikołaj Marczyk na tej próbie w kamionkach. Pierwszy przejazd był taki ospały, no ale już kolejne próby już w wykonaniu tego zawodnika. Jak najbardziej im plus. Że bijemy nasz licznik, ponad 400 osób, fajnie jest, jest nas więcej niż wiodłowników. Myślałem, że to drugie wejście będzie słabsze, no ale fajnie. Fajnie, że jesteście wczoraj ponad 500 na odcinku testowym. No także bardzo fajne wyniki, jeżeli chodzi o Świdnicę oraz miejskie Świdnicy. Ponad 200 osób, prawie do 300 zbliżaliśmy się, no a teraz 400, dzięki, że jesteście z nami. Lajkujcie, udostępniajcie tego live'a, a ja na bieżąco będę starał wam się przekazywać informacje, które do nas tutaj spływają, żebyście byli na bieżąco, co tu się dzieje na tym 47. rajdzie świdnickim. Pierwsza runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Jak co roku właśnie ten rajd rozpoczyna tą rywalizację w tej królewskiej klasie rajdów samochodowych w naszym kraju. No jak co roku dużo, dużo, dużo się dzieje. Niby znane OS-y, a jednak... Jednak pomimo tego, że niemal znany tutaj każdy zakręt, każda dziura, no ale zawodnicy mimo wszystko gdzieś te limity szukają, tych limitów, no i czasami kończy się, tak jak w przypadku Gabrysia, na szczęście wszystko za ogon, ok? No i wracamy do rywalizacji. Plus było wczoraj, może dzisiaj uda się tak, że ten wynik, ten licznik podciągnąć do tych granic możliwości, może ponad 500, zobaczymy, na razie 433, bardzo fajnie, słuchajcie, nie było tyle relacji, już przeprowadziłem live z rajdowym samochodem mistrzostw polskim, no i naprawdę w tym roku jest grubo, może chodzi o to, że ten zasięg jest lepszy, że ta jakość jest lepsza, no albo jakieś inne czynniki na to wpływają, ale fajnie, fajnie, że jesteście z nami. No to skończyłem opowiadać o klasyfikacji generalnej. Skończyliśmy na Łukaszu Byśkieniewiczu. Kolejne miejsce Tomasz Kasperczyk, czwarty. Czwarty po 6 rozegranych odcinkach specjalnych. No i piątkę okupuje od wczoraj bezustannie Sylwester Płachytka. A tymczasem Tomasz Gryc, lider w swojej klasie.
Tomek wstąpił nawet do naszego live'a wczoraj pod koniec naszej transmisji. Niestety już my właśnie się zbieraliśmy, już się żegnaliśmy, no ale pozdrawiamy tych wszystkich zawodników, którzy gdzieś tam na dojazdówkach, a może pomiędzy swoimi próbami oglądają właśnie nasze relacje live. Także bardzo fajnie i bardzo się z tego cieszymy. Tymczasem Łukasz Kawaciński w swojej Fieście Proto. Być może to taki dobry czas. Były tutaj głosy, że jednak ten czas został źle nadany, ale widzę, że nie było żadnych korekty, także to pierwsze miejsce na piątym odcinku specjalnie dalej widnieje Łukasza Biśkieniewicza. Tymczasem Sylwester Strychalski delikatnie zarzucił tyłem na tym wyjściu z tego prawego, dość szybkiego zakrętu. To mi suka dobrze znana, jeżeli oglądacie nasze relacje live z rajdów amatorskich. No a teraz jesteśmy na RSMP, także tutaj też jest bardzo fajnie. Jodłownik, drugi przejazd, 14.22. 14.22 według harmonogramu. Najprawdopodobniej to już nie zostanie nic tam zmienione. Tutaj ten OS wystartował 7 minut później, ale te OS-y w drugiej pętli już pojadą zgodnie z harmonogramem. O ile coś się nie wydarzy, to tak to właśnie będzie wyglądać. Czyli jeżeli pytacie o jodłownik, 14.22, drugi OS w pętli, no i możesz się wybrać spokojnie na te mostki z powrotem. Wiem, że tam jest trochę drałowania, no ale miejscówka naprawdę fajna. Zresztą możecie sobie zobaczyć w naszym poprzednim wejściu. Byliśmy tam, udało się zobaczyć 6-5 załóg. No i wszystko się skończyło po wypadku Gabrysia. No ale na szczęście z Gabrysiem wszystko ok, a my jesteśmy już na kolejnym OS-ie. Bijemy ten licznik do góry, pchamy, żeby ta piąteczka w końcu się pojawiła dzisiaj. Jesteśmy bardzo blisko, także lajkujcie, udostępnijcie, komentujcie, tak żeby algorytmy Facebooka tutaj oszalał, żebyśmy tą piąteczkę z przodu mieli. No i tutaj już będzie super, super rewelacyjna sprawa. No to jeszcze rzut oka na wyniki. Kołtun po tym OS-ie przeskoczył o jedną pozycję. Przeskoczył kosztem Jureckiego. 499, będzie piątka, będzie czy nie będzie, ależ było blisko. Powoli myślimy już o kolejnym OS-ie. Może macie jakąś fajną miejscówkę z zasięgiem, koniecznie z zasięgiem, no i coś grubego, tak żebyśmy mogli pod kątem live'a tam właśnie się wybrać. To będzie druga pętla, także będzie trochę czasu, żeby się przemieścić, ale musi to być, dobrze by było, pierwsza próba tej pierwszej pętli, gdzieś tam jakąś miejscóweczkę możecie podsyłać. No a tymczasem 489, było 499, u mnie jeszcze pieniędzy nie ma. Jest, wyświetliło się. Także super.
Dzięki. Bijemy do góry ten licznik. Może uda się naprawdę zawieźć go wysoko. Tak wysoko jak teraz jesteśmy w górach Sowich. Tutaj zawodnicy przemieszczają się w górę i w dół. Najpierw wspinają się po tych krętych serpentynach do góry i później to zabójcze spadanie z tymi ciasnymi zakrętami. Naprawdę znane odcinki specjalne od wielu lat Mistrzostwa Polski, ale rajd Elmot, później Świdnicki, no ale także rajd Polski po tych OS-ach niegdyś także się przemieszczał. Ci słynni kierowcy, starzy kierowcy, Marian Bublewicz, Janusz Kulik, wielu innych. Oni tutaj także toczyli walkę. Dużo się tutaj działo na tych OS-ach, dużo było dramatów. No i jak widzimy w tym rajdzie, także takich dramatów nie brakuje. Pierwszy odcinek specjalny rajdu Świdnickiego, wczoraj w Świdnicy. Jedne z pierwszych kilometrów. No i nasz czeski przyjaciel, czeski kolega, który zawitał do nas, Martin Wicek, urywa koło swoim Hyundai i20R5 i kończy rywalizację w sobotnim dniu. Byliśmy na tym miejscu, widzieliśmy to, no może nie tak dokładnie. Ale jednak to koło potoczyło się wprost niemal pod nasze koła, pod nasze nogi. Także grubo było wczoraj. No i zobaczył nasz kochany czeski zawodnik, że jednak nasze lesy nie są takie proste. No i te krawężniki w miastach nie wypaczają błędów, ależ to było delikatne musnięcie. Naprawdę na filmach widać, że to było delikatne musnięcie. No ale to koło Hyundai 25, jakieś takie bardzo słabe. No i ten cały zestaw koła z MacPhersonem, to wszystko ujrzało, to wszystko gdzieś tam odbiło w bok. No i na trzech kołach kończył zawodnik rywalizację, ale mamy go dzisiaj. Jechał? Nie jechał. Jechał. No już jechał. Jechał już, także mogliśmy go zobaczyć na naszej relacji. Było 523, czyli mieliśmy rekord, teraz 4-3 czwóreczki. Co do harmonogramu, już zerkam. Kamionki 13.01, jak się wybierasz, także spokojnie zdążysz. Masz pomysł? Mam pomysł, jak zaliczyć dwa OS-y jeszcze. O, i metę? I metę. Dobra. Zostajemy, czy otwierają nam drogę, przemieszczamy się do Walimia, tam gdzieś parkujemy, idziemy na kamionki Walim, na taki nawrót, co tam jest w Walimiu. Mhm. Zostajemy tam, jak zaczną tutaj jeździć, to zostajemy na wszystkie R5 i lecimy na metę. Aha, ewentualnie. Robię live, a nie film, ale dobra, w ogóle kamerę mam wyłączoną. Tymczasem kolejni zawodnicy przejeżdżają koło naszego stanowiska. Już są to słabsze trochę samochody. Mamy Lancery, mamy Peugeoty R208 R2. Słów kilka za moment. Niech ci zawodnicy właśnie, którzy jeszcze tymi pługami i fiestami gdzieś tam się znajdują na odcinku, niech pozjeżdżają na metę, no i wtedy postaram się przekazać, jak to tam wygląda sytuacja.
jeszcze parking dla mnie. Tutaj? No. No nawet mamy w Balinie pod samymi patelniami. No jest to będzie. Dobry pomysł. No. Zdążymy, spoko. Czekaj, ile się jest? 400 osób, 400 osób cały czas na naszym live. Fajnie, że jesteście. Dzięki, dzięki. Wczoraj 8 godzin, 8 godzin byliśmy razem, 8 godzin nadywaliśmy, no, raczej dzisiaj ten wynik nie zostanie pobity, na to się nie zanosi, nie ma też ku temu takich możliwości, wiadomo, odcinek testowy 4 godziny niemal, 3,55, już Facebook zaczął wariować, bo po 4 godzinach relacje się wyłączają, no i już taka informacja do nas spłynęła. Udało się niemal cały odcinek testowy wam pokazać. Byliśmy na kostce w Walinie, czyli tym słynnych patelniach walińskich, na których jest ta piękna kosteczka, a wczoraj było mokro na kosteczce, dlatego dużo, dużo się to działo. Były piękne boki, no i niestety, albo niestety, w zależności jak patrzy, były pewne wyjazdy poza trasę. Tak, rzut oka na Ośkę Seba porzucił wyniki przed tym OS-em. Jak mówiłem, nie ma sensu spoglądać na OS-ie, bowiem ci zawodnicy są jeszcze na trasie, ale pierwszy zbroja przed Chmielewskim, trzeci Gryc, czwarty Pochłopień, no i piąty Bolek i szósty Strychalski. Jedna z załóg, która wczoraj opuściła trasę właśnie na odcinku testowym. Gdzieś tam nie udało się schamować tej rajdówki do pierwszego prawego zakrętu po takiej długiej, długiej i wybijającej prostej. Zabrakło tych kilka metrów, no i załoga opuściła trasę, ale wygrzebała się niemal o własnych siłach, bo kibice niespecjalnie kwapili się, aby pomóc w wyciągnięciu tej rajdówki. Co innego było w przypadku Tomka Gryca. Tam już było pełne zaangażowanie w przypadku kibicowskiej braci. A tymczasem Pryczek w swoim Subaru Imprezie 555, ale ten dźwięk silnika jakiś taki niepokojący. Nie było tutaj słychać no, tej mocy. Ze swojej strony zapraszam was na kolejne relacje live, które oczywiście niebawem, oprócz rajdu świńskiego, no ja wiem, się na naszym profilu na Facebooku, zapraszam także na naszą stronę, gdzie dużo, dużo ciekawych informacji ze świata rajdów i nie tylko. Tymczasem niesamowicie brzmiące BMW Artura Rusina naprawdę robi robotę ten silnik, zwłaszcza przy tych odejściach. Jeszcze go posłuchać. Jest to muzyka dla uszu, dla fana sportów motorowych, ale także pewnie nie tylko. Dwudziestu trzech zawodników do tej pory ukończyło ten OS. No ja przypomnę klasyfikację generalną, oczywiście po 6 odcinkach specjalnych na prowadzeniu Mikołaj. Kto to jest? Mikołaj Marczyk, który wybrał prawie, bo 5 odcinków specjalnych. Cztery odcinki specjalne wygrał Marczyk, jeden dla Byśka, jeden dla Słobodziana.
Tak właśnie wygląda sytuacja. Wydawało się, że Marcin jest w stanie tutaj na swoje konto zapisać każdy OS, ale jednak chłopaki podgryzają młodego kierowcę w Skodzie Fabia R5, który dysponuje naprawdę mocnym samochodem, najnowszą specyfikacją właśnie tego modelu, który bardzo dobrze sobie radzi w mistrzostwach świata, w mistrzostwach Europy. Przypominamy sobie niedawny triumf Łukasza Chabaja właśnie za kierownicą tego samochodu w mistrzostwach Europy. No i fantastyczne występy chociażby Romana Kresty w mistrzostwach świata w ubiegłym roku, także jest to bardzo mocna rajdówka. No i mamy wyniki, ja już nie szukamy wyników, bo Seba tutaj podrzuca. Mamy po tym OS-ie wyniki w ośce. Pierwszy Zbroja, drugi Chmielewski. No i ponad pół minuty straty Chmielewskiego. Gryc 43 do prowadzącego, Bolek już ponad minuta. No i Strychalski w tym swoim przepięknym Hyundaiu Z30, który tutaj zamiótł delikatnie bokiem na miejscu piątym. A co do rajdu, jest to rajd świdnicki. Pierwsza eliminacja rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. 47. edycja właśnie tego dolnośląskiego klasyka. Rajd odbywa się na OS-ach, na trasach w Górach Sowich. Główną bazą rajdu jest Świdnica, no ale taką nieoficjalną Walim, gdzie tutaj te wszystkie OS-y gdzieś się krzyżują, gdzieś tutaj próbują swój bieg albo zakończyć, albo rozpocząć. Dzisiaj do rywalizacji powrócił Marcin Wicek, no i on tutaj radzi sobie przeciętnie, można powiedzieć. Były głosy, że może podgryzać tą naszą czołówkę, no a tutaj wyniki jednak odbiegają dużo od tego, co kierowca by sobie zaplanował przed rajdem. No i patrzymy, OS 4, 6 lokata, OS 5, 5 lokata, no i tutaj na tej próbie dość tak... Piąty był odwołany, emocje już mi się udzielałem, no ale na tej próbie 9 czas dopiero, także tak przeciętnie, jeżeli chodzi o możliwości tego kierowcy. On już tutaj nie bije się w generalce, bowiem ten dzień, który wczoraj przepadł z powodu awarii, no z powodu tego urwanego koła na pierwszym OS-ie, ta generalka już mu tutaj odjechała kompletnie, no ale jeżeli chodzi o klasyfikację OS-ową, także jakoś specjalnie nie błyszczy. Z tego co się orientujemy, druga pętla leci o czasie. Było o Martinie, no to może teraz kilka słów o Sebastianie Fryczu, który powrócił do rywalizacji w rajdowych samochodach mistrzostwa Polski. No i nie byle czym, bowiem
samochodem Hyundai i20 R5. No ale jego wyniki także bardzo przeciętne, gdzieś tam oscylują w granicach 10 miejsca, może trochę szybciej, może trochę wolniej. Aktualnie jest to 11 pozycja po 6 odcinku specjalnym, także myślę, że spodziewaliśmy się dużo, dużo więcej, jeżeli chodzi o tego zawodnika. A Frycz, przypomnę, 5 lat temu ostatnio startował w Redzie Świdnickim. No i na Elmocie pojawił się pierwszy raz 20 lat temu, także powinien znać te odcinki bardzo dobrze. No ale widać, jeszcze w tą nową rajdówkę się nie wgryzł na tyle, aby tutaj rywalizować o te czołowe lokaty. Póki co te jego miejsca są takie przeciętne jak, no i tak nie kryje tego także podczas wywiadów, nie jest specjalnie wylewny, no ale nie ma co ukrywać, pewnie liczył, że pokaże się z lepszej strony, może na kolejnej próbie uda się nieco podciągnąć to tempo do góry, no tak, żeby gdzieś wskoczyć jeszcze w tej tabeli wyników do góry. Zagórzu? No a na potwierdzenie tych słów Parys, który jedzie proto, Parys, który tutaj bardzo młodym zawodnikiem jest przed Fryczem, także Fryczu jeszcze musi się spiąć bardziej na swoje wyżyny możliwości. Może jest to kwestia nauki samochodu, no ale jednak rajdówka tak mocna powinna do czegoś zobowiązywać. No i ta pierwsza dziesiątka no powinna być raczej zapewniona dla kierowcy, który dysponuje taką właśnie rajdówką. Klasyfikację mogę przypomnieć? Jasne, że mogę. Oczywiście Mikołaj Marczyk 4 odcinki do przodu. 4 odcinki wygrane tego kierowcy. Drugi oczywiście Słobodzian, 7,5 sekundy straty. No i Łukasz Byśkieniewicz, 0,9 straty do Słobodziana. No i tutaj ta walka może jeszcze wejść na wyższe poziomy. Na pewno wejdzie, bowiem ta strata jest minimalna. No i tutaj mogą się zawodnicy zamieniać się miejscami z OS-u na OS. No i pytanie, kto na tej walce najwięcej skorzysta, komu się uda na tym ostatniej próbie być najszybszym pomiędzy tymi dwoma zawodnikami, kto zdobędzie to drugie miejsce, kto pierwszy, drugi wjedzie na metę w Świdnicy. Ale także Tomek Kasperczyk, który okupuje czwarte miejsce, 5 sekund straty do pierwszej trójki. Także on jeszcze może pokazać. Troszkę jestem zawiedziony tempem Tomka, myślałem, że będzie lepiej, tym bardziej, że Słobodzian dysponuje tym samym, niemal tym samym samochodem, Fordem Fiestą R5. No i do tego jest to jego debiut, a przecież Tomek to już jest stary wyjadacz w Fieście R5. Kilka lat już ma za sobą przejeżdżone właśnie tym samochodem, także powinien tutaj bić się o to pudło. Na razie jest mu do niego troszkę daleko, 5 sekund, może nie dużo. No ale jednak ta trójka wcale nie daje się podgrywać. No i tutaj Byśkieniewicz, który wygrał poprzednią próbę, jest tego najlepszym przykładem. Bysiek, który drugi sezon rywalizuje tym samochodem, widać, że już będzie się liczył w walce o zwycięstwo. Tymczasem Borkowski tutaj zrobił trochę dymu, zrobił zamieszania, mocne dohamowania do tego zakrętu. O, szkoda, że nie możecie poczuć tego, tej gumy, która tutaj, tej gumy, która tutaj nosza, no, w każdym bądź razie czuć gumę, no. Fordzie Fieście R2. Zmiękły kolanka? Nie zmiękły, nie do takich sytuacji się tutaj
w czasie naszych relacji przyzwyczailiśmy. Nakręciliśmy kilka jakichś tam niegroźnych wypadków, nawet w czasie poprzednich wejść, nie tyle rajdu świdnickiego, ale tych poprzednich naszych relacji z rajdów amatorskich, bo na rajdach amatorskich naprawdę dużo się dzieje. Także spokojnie, spokojnie, no ale widać, że jednak tutaj troszkę przeciągnął ten zakręt, no i musiało się skończyć na tym ostrym hamowaniu. Właśnie ty. Okej. Co? Tam WRC robił w tamtym. No to właśnie tam chciałem iść. A, no to wszystko. Grzegorz, wyjeźdź nam to z ust. Właśnie tam się wybieramy na kolejną próbę. Ależ on idzie tą BM-ką. Wcześniej w ostre hamowanie. Teraz poszedł po połowę po drodze, połowie po poboczu, połową samochodu. Ale jak chodzi. Także Polak tutaj, Polok tutaj zostawił trochę dymu, bo ostre hamowanko do zakrętu, w którym się znajdujemy, czyli te załogi, które gdzieś tam z tyłu tutaj mają mały problem, żeby się dohamować. Dobre pytanie, Maciek, dobre pytanie. Nie wiemy tego konkretnie. Być może się jeszcze nie obudził Mikołaj. Tak on czasami marzy, te pierwsze OS-y poranne gdzieś tam jakoś odpuszcza, ale później włącza ten swój power. No i już wygrywa OS po OS-ie. Trzynasta jeden, kolejna próba, na którą się wybieramy. Postaramy się wejść trochę wcześniej z naszą relacją, tak żebyście się żeby pozbierać trochę oglądających. No ale fajnie, że jesteśmy około 400 osób. Było ponad 500, 525 chyba rekordowy wynik w RSMP, jeżeli chodzi o nasze transmisje, no i pewnie inne pozostałe. Właśnie, czyli może coś tam się podziało, może gdzieś tam jakieś było cofanko, może zresztą postaram się dowiedzieć tego na mecie rajdu od Mikołaja, co tam się porobiło na tej pierwszej próbie, że tych sekund tyle uciekło. Nas tutaj delikatnie postraszył, Pucharowa 206. Jak to tu było? Nie, bo to ten przekrój. Jedziemy autem czy z buta? Autem, bo musimy jeszcze... Otwierają? Otwierają, bo 12 w sensie z tym otwarciem. Tak, to spoko. Także zapraszam Was już teraz na 13, ale może nawet kilka minut przed
na kolejne wejścia z rajdu Świdnickiego. Jeżeli oglądacie ten rajd za pośrednictwem naszej relacji, no to można powiedzieć, że obecność obowiązkowa na kolejnej próbie. Być może uda się jeszcze zrobić kawałek kolejnego S-u, ale zobaczymy, jak to będzie, bowiem ten czas jest bardzo, bardzo napięty. No jeszcze chcemy dojechać do Świdnicy. Takie 39 numer startowanie, numer po kolei. 27 teraz idzie. Ciężko się w tym połapać. Dobra, nie ważne. Subaru 555. Powoli zbliżamy się do końca rywalizacji na tym odcinku specjalnym, no ale po tym odcinku oczywiście czekamy na klasę historyczną. Niestety Marek Suder już wycofał się z rywalizacji. Cofał się? No. Miał problemy z silnikiem, konkretnie wybuchł mu ten silnik, także dziwne by było, żeby się tutaj pojawił. Ta piękna, piękny Ford Sierra Cosworth wzorowany na barwach Mariana Bublewicza. Niestety już nie do zobaczenia w czasie rajdu Świdnickiego. Wiesz, by znać, gdzie my jesteśmy. Jestem głupi. Ja też. Tymczasem Wojciech Szafrański w Citroenie C2 przed nami. Tak, na szczęście czyli to mowa o Gabrysiu. Teraz przemknął Krzysztof Dominik w Peugeotie 208 R2.
pierwszy chyba ma 900 braki. Wczoraj. Mamy taką informację, co prawda niepotwierdzoną, ale ponoć słyszę, czy nic nie nadjeżdża? Nie, nic nie nadjeżdża. Ponoć był jakiś dzwonek na dojazdówce. No i tutaj mają problemy zawodnicy, żeby się przedostać. A tymczasem Paweł Szczotka. Kto stoi? Terlikowski. Nie jest szybki. Na razie dwóch zawodników właśnie w tamtym miejscu utknęło. No ale zobaczymy, może to nie jest jakieś poważne zdarzenie. No i uda się chłopakom przemknąć koło tego zdarzenia właśnie. Teraz nas nastraszył numer 64, Adrian Pawłowski w Hondzie Civic. Poszedł tutaj dość takim niepewnym bokiem, a tymczasem za chwilę wam coś pokażę, ale wracamy jeszcze. Jedzie coś czy nie jedzie, bo nie słyszę. Nie jedzie. Tak właśnie wygląda auto Terlikowskiego. Czekaj. Obrócisz się? Nie. Auto Terlikowskiego, który zakończył swoją zabawę w rajdzie na dojazdówce. I to przez niego stoją pozostałe załogi, ale z tego co już wiemy, według GPS-a już ruszyły. Pewnie zatrzymali się, żeby zobaczyć, czy tam z załogą wszystko ok. No i widzimy, że nie tylko na odcinku specjalnym dzieją się takie sytuacje. Marcin Pietrzyk też tutaj ostre hamowanie, też tutaj pokazał nam dym z kół. Co on nawet czynił? Dobre pytanie. Daj mi przejść. Pozdro Paweł, pozdro. Co do OS-u kolejnego, oczywiście, że będzie 13.01 się rozpoczyna, a my wchodzimy kilka minut wcześniej, o ile się to wszystko poukłada, tak jak się powinno poukładać, tak jak sobie zamierzamy. Będzie jeszcze live co najmniej jednego OS-u, z OS-u pierwszego, drugiej pętli. Ja z tym Terlikowskim. Tak.
Pozdro, pozdro, pozdro dla wszystkich. Widzę, że licznik delikatnie nam ucieka w dół, ale 300 osób, także jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Było nas 525 chyba maksymalnie. Później to sobie gdzieś w statystykach sprawdzę, jak to było. No i poinformujemy Was o tym pewnie na naszej grupie na Facebooku. Pozdro dla wszystkich, no i ci, którzy dopiero dołączają do naszej relacji, zapraszam Was na kolejną, gdzie już zobaczycie R5 w akcji. Wow. Zderzenie z cywilnym. Wow, wow, wow. Będzie się przerzucać? Co? Dobrze się przerzucało. Nie mogę. Zapisz do galerii. No a za chwilę pokażę Wam zdjęcia Terlikowskiego, no i co tam się wyczyniało, no sami zobaczycie, jest to dość dziwna sytuacja, ale zderzenie na dojazdówce, no i z autem cywilnym. Pozdro, pozdro z Irlandii, pozdro z Danii, widzę, że północ Europy nas pozdrawia, dzięki, dzięki wielkie. Dobra, te zdjęcia za chwilę Wam pokażę, a tymczasem kolejna załoga w naszym kierunku podmyka. Także nie odchodźcie od ekranów. Tymczasem biegun swojej ładzie. Nie przewija się. A, przewija. Dobra. Mamy chwilę przerwy chyba. Mamy? Mamy, okej. Okay. A to Terlikowski. A to autko cywilne. A to już zgadłeś. Tak, to już jest tak. Paszkowski, dzięki za zdjęcie. A przed nami przed chwilą Jacek Żwirek w swoim Renault Clio Williams. Napędzał, ale już biegu napędzał tą ładę tutaj. Było widać, że ten drugie podejście do tego fragmentu zdecydowanie, zdecydowanie szybsze i pewniejsze. Co się wydarzyło? Terlikowski na dojazdówce. Zderzenie z autem cywilnym. I to właśnie były zdjęcia z tego wypadku. O,
69. Piotr Plata przed chwilą, świat Cinquecento. No i powoli zbliżamy się ku końcowi rywalizacji na tym odcinku specjalnym. Póki co 40 załóg ukończyło właśnie ten OS, a my jesteśmy w okolicach Walimia. Tak, zostajemy na HRSMP, nie ma sensu się ruszać. Zostajemy? Zostajemy. Co? Zostajemy na... tylko musimy na całym niebie, bo musimy od razu, jak drogę otwierają, lecieć na tego. No to nie. To zobaczymy, czy będzie jakaś przerwa, czy nie. Co tam będzie na początku? Zalewski, Rowiński... Zalewski, on tam był chyba piąty, czy któryś tam pewnie nie będzie. No stanie. Zobaczymy, co z tymi historykami, bo musimy się dostać do samochodu jeszcze. I tu jeszcze mamy... Odejdź. Tam musimy iść. Tam gdzieś jest nasz samochód. No i musimy się do niego dostać, żeby się przemieścić w stronę Walimia właśnie po tym odcinku, po tej trasie, którą teraz oglądacie. O które otwierają? O 12.06, ale jeszcze RSMP nie przyjechał. 12.06, a do której? Coś do 13.30, 40, tylko że o 13.01 jest OS. To jak? Spokojnie, damy radę. A tymczasem Fiat Cinquecento numer 68 kończy swój przejazd tego odcinka specjalnego. A my jesteśmy na trzeciej próbie w pętli, ostatniej próbie w pętli. A przed chwilą Marek Gaciarz w swojej Toyocie Celice. No to jak Audi nie naprawili, to się zwijamy. Nie, no zobaczymy jak to jest, no ale naprawdę szkoda. Fajnie by było posłuchać jeszcze raz tego ryku. Tej właśnie rajdówki. A tymczasem Krzysztof Grochowski w swoim Fiacie Cinquecento, w żółtym Fiaciku, który był na liście startowej jako ostatnia załoga. No ale udało mu się pozbierać, no i gdzieś tam podskoczyć jeszcze kilka pozycji. Teraz zapraszamy na kolejne wejście w okolicach godziny 13 z kolejnej próby pierwszego OS-u, drugiej pętli, ostatniej pętli 47 rajdu świdnickiego. No i tutaj ta pętla przesądzi o tym, kto zdobędzie tytuł, może nie tytuł, ale kto wygra właśnie ten Dolnośląski Klasyk. No a przede wszystkim, kto zdobędzie drugie miejsce, bo tam jeszcze jest sprawa bardzo otwarta. Trzy auta z RSMP stoją na starcie. No, widzę na tym liście.
Powoli, powoli nam to się wszystko kończy, powoli ten RSMP, ostatnie załogi przemieszczają ostatnie kilometry tej pierwszej pętli. No to może jeszcze słów kilka, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną. I tutaj Mikołaj Marczyk dzieli, rządzi, chociaż wczorajsza przewaga ponad 11 sekund stracona dzisiaj na pierwszym międzyczasie pierwszego odcinka specjalnego. No i to Słobodzian wyszedł na prowadzenie, ale Marczyk na kolejnej próbie już z najlepszym czasem i na kolejnej znowu nie, tam był Byśkiewicz, a tak, OS został przewalony, ale tam próba na pewno dzięki drugiemu miejscu, podejrz, drugie miejsce miał na poprzednim próbie, no i wyszedł na prowadzenie lidera, no i tutaj znowu pierwsze miejsce, także Marcin, rewelacyjny rezultat, no ale równie dobrze jak nie większe zaskoczenie Słobodziana, który drugie miejsce, no i który podgryza Marczyka, ale zanim tylko 90 sekundy Łukasz Byśkiewicz w swoim Hyundaiu i20, także on ma jeszcze chrapkę na to drugie miejsce, popularny Bysiek tutaj jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Czwarte, piąte miejsce, to także jeszcze są takie różnice czasowe, które mogą spokojnie próbować powalczyć o podium. No i przed zawodnikami ostatnie trzy odcinki specjalne, ostatnia pętla rajdu Świdnickiego, no i już niebawem dowiemy się, kto zdobędzie, kto wygra ten rajd, no i jak będzie się przedstawiać podium w klasyfikacji tegoż właśnie rajdu, czyli pierwszej eliminacji rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Widzę, że posypało się kilka pytań. No jak już mówiłem, 13, koło 13, kolejne wejście, kolejny OS. Zobaczymy, jak tam się to wszystko poukłada, gdzie się ustawimy. No ale póki co już teraz Was zapraszam właśnie na to nasze kolejne wejście. Już trzecie dzisiaj, no i któreś z kolei, jeżeli chodzi o cały rajd Świdnicki. Było nas tutaj dwa razy tyle, teraz jest koło 250 osób, ale było nas już tutaj w szczytowym momencie ponad 500 osób śledziło online naszą relację, także dzięki, że jesteście z nami. No i już teraz zapraszam na kolejne wejście, no i tamten live, także lajkujcie, udostępniajcie, tak żeby on się rozprzestrzenił po tym internecie, żeby jak najdalej udało mu się zawędrować i tak żebyśmy cieszyli się z tego, że jest nas dużo w tej braci rajdowej. Oglądamy wspólnie tą transmisję. Musi się oświetlić. Musi się oświetlić, po prostu nie chce się. Dobra. No co chwilę jakieś aplikacje wyskakują do zatrzymania. A ty nie masz farmaka w ogóle. O! To się nie da. Pole się zorientowaliśmy. No, grubo. Ale ona bije. O! Ale coś tam było. Dobrze jest. No, ogląda za kierownicą. No szkoda, wielka szkoda Gabrysia, no przez niego musieliśmy się zwijać z poprzedniej próby, OS został odwołany, ale to co najważniejsze, załodze nic się nie stało, było już potwierdzenie, że jest ok, są pobijani
No ale to co najważniejsze, nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu, a to pewnie też nie jest jakoś specjalnie uszkodzone. No i na kolejną eliminację już uda się poskładać, tak żeby Gabryś mógł rywalizować o te czołowe lokaty w rajdzie nadwiślańskim. No to nie za 5 minut powinni drogę otworzyć. Chyba będziemy się zwijać. No lepiej mieć więcej czasu jak mniej. Chodzi, że on lewo 240 osób. W cywilu było dziecko. Ale okej, wszystko. Nie będę. Nie będę siał paniki. Zresztą i tak wszyscy słyszą. No chyba się zmienimy, czy tam 10. Będziemy czekać po prostu. Tak, zanim tam wyjdziemy, to stamtąd biegliśmy. Przejdziemy asfaltem. Nie, bo jeżdżę. Asfaltem jest mniejszy, nie? No to na koło, takie koło robisz. No chce ci się iść przez tą pielkę. No masz. Ostatnia załoga na trasie, Paweł Zakrzewski w swojej BMW X1. Tak, chłopaki, zwijamy się powoli. Chyba jednak nie poczekamy na HRSMP. Lepiej mieć kilka minut zapasu, niż później, później gdzieś się spóźnić. Dociągniemy do końca stawki w RSMP. Damy radę Grzegorz. Ponoć droga ma być otwarta, tego się trzymamy. Nie, no będziemy tu. Będziemy? Co? Trochę będziemy na tym RSMP. Ładnie jest. Do biegania, zero jedzenia. A tu mam jedzenie. Za dużo biegania. Co ty wiesz, wstatujesz w chodzeniu? To 4 km przyszedłeś, ale nie przebiegłeś. Nie no, w sumie przebiegłeś. Trochę więcej przyszedłeś. Dobra, będziemy jeszcze chwilę. Być może zahaczymy o HRSMP. Musimy pozbierać siły, żeby pod tą górę się wyczłapać. Chcesz kropkę? No, na starcie stoją wszystkie chary SMP. Może, że pójdziemy na start po prostu, będziemy robić live'a ze startu. Jeszcze z wywiadami to by miało sens. No co? 20 osób. I po to ubrałem się na zielono, żeby chodzić na start. Na plakietkę jeszcze nie widziałem światła dziennego. Nawet nie oglądałem. No to wygląda. Co to jedzie? A to chyba ta... Sidor, który raz tu jedzie? Mam wrażenie, że on już trzeci raz przyjechał. O, tu ja mam.
czekamy na zerówkę. A tymczasem naszą relację odwiedził Marek Suder, który rywalizował w Harris MP. No i niestety ten wybuch silnika. Pozdrawiamy Marek serdecznie. Może napiszesz nam coś więcej, co tam się wydarzyło. No i wielka szkoda. Bardzo żałujemy, że nie zobaczymy Cię tutaj na tym fragmencie trasy właśnie za kierownicą Forda Sierra Cosworth. Przed nami właśnie przemknęła szachownica. Mateusz Kochman swoje Kia Picanto. No i będziemy oczekiwać na początek Harris MP. Zobaczymy kilka załóg. No i udajemy się w drogę powrotną, tak aby wrócić z kolejną relacją o godzinie 13, może kilka minut wcześniej. Na którym oczywiście Was już teraz serdecznie zapraszam. Będzie to nasza już trzecie wejście dzisiaj po nieudanym jodłowniku. Przenieśliśmy się w okolice Walimia, no i także w Walimiu. Z Walimia będziemy prowadzić relację z kolejnej próby. Będzie to pierwszy OSC w drugiej pętli. Także już to będzie ten kluczowy, kulminacyjne trzy OS-y, które zadecydują o tym, kto jakie miejsca zajmie w 47. Rajdzie Świdnickiej Krause. Także jest jeszcze dużo emocji będzie przed nami. Na nie oczywiście Was zapraszam. No i czekamy powoli na tą klasę historyczną, która już niebawem powinna zawitać koło naszego, powinna się pojawić. Jeszcze zeróweczka, no i zeróweczka pojawi się tutaj kolejny raz, no i tam klasa historyczna startuje. Kilka samochodów zobaczymy, no i uciekamy na kolejną próbę, tak żebyśmy mogli przeprowadzić kolejną relację specjalnie dla Was z rajdu Świdnickiego, z kolejnej próby. Także jeżeli nie jesteście na rajdzie, no to dzięki nam możecie go śledzić, tak jakbyście stali tutaj gdzieś koło nas. Mam nadzieję, że jakoś obrazu i dźwięku jest ok. Mieliśmy małe problemy w jodłowniku, trzy wejścia, no ale koniec końców udało się wszystko poskładać do kupy. No i wystartowaliśmy, no i było fajnie do pewnego momentu, do wypadku Gabrysia, no ale na szczęście z Gabrysiem wszystko ok, no ale przez to jego zdarzenie OS został odwołany, musieliśmy się ewakuować, trochę biegania, trochę jechania, no i udało się dostać na ten sam OS w pętli jeszcze, czyli kolejny OS. Niestety nie od początku, to 7 minut, które został opóźniony, nie starczyło na to, aby zobaczyć jeszcze tutaj Mikołaja Marczyka. No ale byliśmy blisko, no ale nie wszystko od nas zależy. Może gdybyśmy dysponowali jakimś helikopterem, to byłoby łatwiej. No a tak z OS-u na OS-y w tej samej pętli przedostać OS, który następuje jeden po drugim, no to jest naprawdę ciężka sprawa, ale daliśmy radę. No i czekamy teraz już na Harris MP. Na rajdzie dużo się dzieje, oczywiście liderem jest Mikołaj Marczyk przed Słobodzianem i Byśkiem Niewiczem. No i tutaj jeszcze walka o zwycięstwo, ale na pewno drugie miejsce jest jeszcze otwarta pomiędzy Byśkiem i Słobodzianem. Słobodzian, który debiutuje za kierownicą Fiesty R5, bardzo sobie dobrze radzi. Niestety są też tacy zawodnicy, którzy jednak pozostają trochę jeszcze do życzenia. Wydawało się, że będą podgryzać czołówkę, a tu jednak gdzieś tam miejsca są odległe. Między innymi nasz Martin Wicek, czyli kolega z Czech, kierowca, który radzi sobie przeciętnie. Nasi kierowcy często odwiedzają naszych południowych sąsiadów, Słowacja, Czechy. Te rajdy bardzo często są właśnie gością naszych zawodników. No to bardzo fajnie, że w końcu także w drugą stronę to się odwróciło. No i miejmy nadzieję, że tym takim jednorazowym gościnnym występem Martin przyciągnie kolejnych zawodników właśnie spoza naszej południowej granicy.
Tak, żeby oni zobaczyli, posmakowali OS-ów, jakie dla nich przygotowali organizatorzy rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Jak na nie odpowiem drogi na czas? To pojedziemy na Glinną. I co dalej? Nie wiem. Przecież nam dalej nie przyjazdy. Pójdziemy tym. Zobacz. Wyjdziemy do krzyża i pójdziemy z Kapcia na ten nawrót. Przez łąkę. A będzie jakieś 2 km znowu. Damy radę. A tymczasem już wystartowała Harris MP. Arkadiusz Kula w swoim BMW przed chwilą przemknął koło naszego stanowiska. No i mocno zblokowane koła Filipa Stopy, także w BMW. Gdzieś tutaj jednak delikatnie przeciągnął ten zakręt, no i musiał się ratować ostrym hamowaniem. Tymczasem Jakub Wolski, także w BMW. A przed chwilą Arkadiusz Kula. Już mieliśmy, dzięki. Thank you.
Następny OS w okolicach godziny 13 będziemy tam z kolejną relacją. OS numer 7. A tymczasem Piotr Zaleski oczywiście w Porsche swoim przemknął tutaj koło naszego stanowiska. No my kontynuujemy oglądanie Hares MP. Na teraz Robert Luty. Robert, który miał problemy miał wczoraj na tych odcinku w Świdnicy Miejskim. Gdzieś tam problem był z przeniesieniem napędu. Chłopaki próbowali zdiagnozować usterkę. Może jakiś przegub, może gdzieś płoszka się ukręciła. No akurat jak przechodziliśmy koło nich, to auto było na podnośniku. No i szukali, co tam się stało, że jednak gdzieś to auto uległo awarii. Czasem Paweł Chojnacki w BMW. No szkoda, że nie mamy Artura Rowińskiego w swoim Quattro, który robi mocne zamieszanie, gdy zbliża się do właśnie nas. No i także Marka Sudera, który no miał problemy ze swoją Sierrą, wybuch silnika, no i koniec marzeń, aby ukończyć ten rajd świdnicki, 47 rajd świdnicki Motul, czyli Hares MP. Dobra, zwijamy się, do zobaczenia na kolejnym wejściu, mam nadzieję za minut kilkanaście, dziesiąt. Do zobaczyska, cześć.